mamy przyszyte, mamy zakończone, cofając się o jakieś 1,5 cm, ale uwaga, pamiętamy, że to była gumka. Więc teraz pierwsze, co ja muszę zrobić, to muszę sprawdzić, czy tutaj widzę, że zmarszczenie mam ładnie wszyte, wszystko mi pasuje, nitki sobie poobcinam, to mnie nie interesuje, ale patrzę, czy przypadkiem gdzieś mi ta gumka nie wylazła. I jakby się dobrze przyjrzeć, to tu delikatnie widać, że ona mi wyszła. I teraz tak naprawdę powinnam złożyć to jeszcze raz i zrobić drugi szew 2 mm dalej. Po to, żeby tej gumki nie było w ogóle widać. Ale wbrew samej sobie, daruję sobie, bo to naprawdę nie będzie bardzo, bardzo widoczne. Zostawię to tak, jak jest. Natomiast jeżeli komuś się okazało, że szew był jednak zbyt blisko i przejechał zbyt bardzo po gumce, to wracamy i szyjemy troszeczkę bardziej w lewo. Ja zostawiam tak, jak jest.